Cześć, ja mam na imię Janek i witam Was w kolejnym odcinku warsztatów z iMovie. Dzisiaj zajmiemy się nieco edycją filmu. Mam nadzieję, że po pierwszym odcinku już wiecie, jak przygotować sobie pliki do tej edycji. Natomiast dzisiaj poznacie podstawowe gesty, jak edytować rzeczy w iMovie, jak planować i zaprojektować swój film w taki sposób, żeby miał sens, jak wycinać, jak obsługiwać timeline muzyki i jak obsługiwać timeline filmu. Zapraszam. Cześć, nagrywamy dzisiaj drugi odcinek naszego tutoriala. Będą dzisiaj omawiane podstawowe narzędzia edycyjne, tak naprawdę gesty edycji, planowanie i projekt filmu, cięcie tego filmu, no i omówienie timeline'u zarówno filmu, jak i muzyki. Tak więc mamy nagranie z ekranu, odpalamy sobie aplikację iMovie, klikamy utwórz nowy na ekranie, który nam się pojawia, klikamy sobie film, no i w tym momencie tak naprawdę film, w zależności od tego, który jest, to z kolei film, który edytujemy, będzie nazywał się roboczo Mój Film 3. Mamy tutaj multimedia, omawialiśmy w pierwszym odcinku, należy sobie zaimportować na przykład zawartość testowego katalogu, który sobie tu stworzyliśmy, czyli plik filmowy w przypadku, powiedzmy, filmów z wakacji, które będziemy do tego okienka iMovie przerzucać. Oczywiście warto sobie gdzieś tam je przejrzeć na początku, zrobić katalog, później ten katalog cały przenieść, upuścić na okienko importu multimediów. Kiedy już mamy tak naprawdę wszystkie filmy, które wybraliśmy z wakacji, mogą być to filmy i zdjęcia, nauczymy się tak naprawdę, jak przerzucać rzeczy z biblioteki, w której mamy pliki, na jakby taki nasz stół roboczy w programie iMovie, czyli tą część, którą widać tutaj, tak zwany timeline, czyli z angielskiego po prostu odcinek czasu, na którym będziemy tworzyć ten film. Więc łapiemy za pierwszy z filmów, który zaimportowaliśmy z biblioteki, on wtedy otacza się taką żółtą ramką. Możemy też przeglądać ten film, jakby jeżdżąc myszką po prostu w prawo i w lewo i zobaczyć, co na tym filmie jest. Następnie łapiemy taki film, przenosimy go i upuszczamy na timeline'ie film. Więc tutaj mamy tak naprawdę cały film. Możemy oczywiście tutaj również go sobie przeglądać, wyłapywać jakieś fragmenty. To jest jakby najważniejsza rzecz, którą musimy mieć, żeby rozpocząć edycję. Zaczynamy od jakiegoś filmu. Jeżeli filmów jest więcej, możemy sobie te filmy tak samo łapać i przeciągać na nasz timeline. Oczywiście możemy dwa razy ten sam film, jeżeli chcemy osiągnąć jakiś tam efekt artystyczny, ale oczywiście w większości wypadków będą to jeden film, później drugi, później trzeci, mniej więcej w takiej kolejności, w jakiej chcemy je zobaczyć. Przy okazji kolejności bardzo ważne jest to, jaki mamy plan na nasz film. No bo na początku, jak zaczniemy sobie gdzieś robić plany dotyczące filmu, warto pomyśleć, jak chcemy, żeby się zaczynał, jak chcemy, żeby się kończył, jakie fragmenty chcemy umieścić w środku, jak dopasować to do potencjalnej muzyki, którą chcielibyśmy podłączyć do tego filmu, żeby to miało wszystko jakąś strukturę. Jeżeli na przykład robicie film z wakacji, no to warto, żeby było to posegregowane, powiedzmy, od początku wakacji do końca, chociaż nie jest to zasada. Natomiast warto zrobić sobie na początku taki plan, jak bierzemy wszystkie pliki, które mamy w katalogu i wrzucamy je do naszego importu multimediów, no to już wtedy wiedzieć tak naprawdę mniej więcej, w jakiej kolejności chcemy je sobie poukładać. Więc to jest bardzo ważne. Jeszcze jedna totalnie niezwiązana tak naprawdę z edycją zasada, ale o której chciałem powiedzieć, to żeby najlepiej jest robić filmy w poziomie, nie w pionie, chyba że chcemy uzyskać jakiś konkretny ponownie efekt artystyczny, bo będziecie też oglądać te filmy na ekranach, które mają właśnie poziomą najczęściej, mimo wszystko, strukturę. Więc najlepiej kręcić filmy w poziomie, dzięki temu będzie Wam się dobrze edytowało i będą wypełniały cały kadr. I teraz tak, jeżeli chcecie się poruszać po timeline'ie, bardzo ważne jest to, żeby sobie, że powiem, myszką zauważyć, że ruch myszki jest podłączony do tej białej, pionowej kreski, która nam wyznacza, od kiedy film tak naprawdę będzie puszczany. Jeżeli klikniemy w dane miejsce, pojawia się taka mała strzałeczka i tak naprawdę to jest nasza nowa linia, od której będzie startował film.
jak film startować i stopować, wystarczy nacisnąć klawisz spacji. Jeżeli naciśniemy klawisz spacji, film startuje, jeżeli naciśniemy spację ponownie, no to film tak naprawdę nam się stopuje. Teraz wyciszę film, żeby nie było słychać soundtracku, który jest tutaj podłożony, natomiast będziemy mogli skupić się spokojnie na edycji. Jeżeli wciśniemy spację, film startuje, jeżeli wciśniemy ponownie, film stopuje. Ten efekt oczywiście widzimy na tym ekranie w prawym górnym rogu. To jest tak zwany ekran podglądu naszego filmu. Jeżeli chcemy wystartować sobie na przykład film stąd, to konkretne ujęcie, naciskamy tutaj lewym klawiszem myszki i spacją możemy wystartować lub zastopować dany moment filmu. Jeżeli chodzi o pozostałe bardzo podstawowe narzędzia jakby edycji i przestawiania tych filmów, no to oczywiście jest wycinanie. Będziecie musieli pewnie te filmy edytować, przestawiać, zamieniać ich kolejność, więc wycinanie jest super ważne. Ten pasek biały, pionowy, który widzicie, pozwala Wam wyznaczyć miejsce, w którym będziecie chcieli wyciąć dany fragment albo przeciąć jeden film na dwa. Naciskamy prawym przyciskiem myszy, otwiera nam się podręczne menu, w którym wybieramy podziel klip. I od tego momentu program iMovie widzi te dwa fragmenty, które oczywiście po sobie, jakie sobie puścimy, następują idealnie, bez żadnej przerwy, jako dwa osobne pliki. Ponownie dzielicie dany klip. Wystarczy, że naciśniecie sam klawisz Backspace, nawet bez komanda. I ten fragment filmu znika. Oczywiście, jeżeli byście się pomylili, możecie zawsze nacisnąć kombinację klawiszy Command Z, żeby dany fragment przywrócić, jeżeli na przykład usunęliście go przypadkowo. Teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli chcemy do już pociętego filmu przygotowanego w jakiś sposób dodać soundtrack, czyli jakiś plik audio, no to oczywiście możemy multimedium, które pozyskaliśmy w legalny sposób, czyli na przykład z repozytoriów muzyki z licencją tak zwaną darmową. Takie repozytoria można znaleźć swobodnie w internecie. Możemy taki plik MP3 na przykład złapać z pulpitu, przeciągnąć ponownie na ekran naszych multimediów albo znaleźć go w zakładce audio, jeżeli już na przykład jakieś utwory mamy w iTunesie. Są one tutaj wyszczególnione i tak samo z multimediów możemy swobodnie sobie dany utwór złapać, przeciągnąć pod nasze filmy, ponieważ timeline muzyki jest zawsze pod filmem i wybieramy, z którego momentu dany utwór ma się zaczynać. Utworów muzycznych dotyczą praktycznie takie same zasady jak filmów, czyli można je też ciąć, przekładać i robić z nimi wiele rzeczy, takie jak na przykład robienie spokojnego wstępu albo powolnego wygaszania danego utworu muzycznego, ale tym będziemy się zajmować też jeszcze w kolejnych odcinkach naszych porad. To było sporo materiału. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się tego, co chcieliście. Zapraszam Was oczywiście serdecznie na trzeci, kolejny odcinek, w którym powiemy trochę o narzędziach edycji. Do zobaczenia.